Witam wszystkich widzów Tajemitów. Jest takie sumeryjskie przysłowie, które często było powtarzane przy spożyciu złotego trunku, a mianowicie: ten, kto nie zna piwa, nie wie, co jest dobre. Fakt, jeszcze nie znamy sumeryjskiego piwa, a więc nie wiemy, czy jest dobre. Czas jednak go poznać. Zanim zrobiliśmy film, długo szperaliśmy w sieci, aby zdobyć jakiekolwiek informacje na temat sumeryjskiego piwa. Bo cel nasz szczytny – podać miłośnikom Tajemitów oryginalny przepis na starożytne sumeryjskie piwo, być może takie, jakim raczyli się Anunnaki. Niestety, starożytna Mezopotamia nie chciała nas uraczyć przepisem aż do pewnego momentu, kiedy w redakcji dał się słyszeć okrzyk radości „Mam, mam, mam”. Okazało się, że istnieje przepis, który był używany w Sumerze do produkcji piwa. Może nie jeden. Został on umieszczony w starym hymnie do Ninkasi, sumeryjskiej bogini piwa. Przepis jest dosyć długi w pochwalne mowy, wychwalające złocisty trunek i boginię, więc skupmy się tylko na tym, na czym nam najbardziej zależy. Na przepisie. Jak głosi hymn do bogini Ninkasi? Ninkasi, twoim ojcem jest Enki, lordzie Nidimmut. Twoją matką jest Ninti, królowa świętego jeziora. To ty zajmujesz się ciastem i wielką łopatą, mieszając je w dole bapir ze słodkimi aromatami, z miodem daktylowym. To ty pieczesz bapira w dużym piecu, wprowadzasz porządek w stosy obłuszczonych ziaren. Ninkasi, to ty podlewasz słód ustawiony na ziemi. Szlachetne psy strzegą go nawet przed potentatami. To ty moczysz słód w słoiku. Fale się wznoszą, fale opadają. To ty rozlewasz ugotowany zadzier na dużych matach trzcinowych. Chłód pokonuje. To ty trzymasz obiema rękami wielką, słodką brzeczkę, ważąc ją z miodem i winem. Kać fermentacyjna, która wydaje przyjemny dźwięk, jest gotowa, aby umieścić odpowiednio wszystko w dużym zbiorniku. Ninkasi, to ty nalewasz przefiltrowane piwo z kadzi kolektora. To jest jak przepływ Tygrysu i Eufratu. Piękny hymn, ale trudno go nazwać przepisem, gdyż na wiele słów sumeryjskich nie ma tłumaczeń. Dlatego trzeba się odnieść do jak najstarszych przepisów, aby zrozumieć sam proces ważenia. No i tutaj na pomoc przyszli naukowcy, którzy zbadali pozostałości po wewnętrznej stronie naczyń, aby poznać niektóre z użytych składników do produkcji sumeryjskiego piwa. No i powoli tajemnica zaczęła się ujawniać. Na tabliczkach, które były traktowane jako kwity handlowe, znaleziono więcej wskazówek takich jak ta, która mówi, że do produkcji piwa wymagane jest 18 litrów pszenicy płaskórki, 30 litrów słodu jęczmiennego, 18 litrów bapiru na 45 litrów złotego piwa. Istnieje co najmniej 9 rodzajów pism z okresu Uruk, a kilka wieków później wspominano o innym zestawie piw. Było złote piwo, ciemne piwo, słodkie ciemne piwo, czerwone piwo, piwo przecedzone, później jednak siła, a nie wygląd biorą na znaczeniu i tak pojawia się piwo zwykłe, piwo dobre i bardzo dobre piwo. Dobre znaczy mocne, a archeolodzy uważają, że niektóre z sumeryjskich piw miały do 5% objętościowo alkoholu, podczas gdy inne prawie nie miały go w ogóle. Tak więc biorąc pod uwagę to wszystko, mamy tu jedną z wersji sumeryjskiego piwa, a zrobienie go nie powinno zająć nam więcej czasu niż tydzień. Tak więc pierwszego dnia bierzemy około filiżanki jęczmienia, zalewamy wodą i pozostawiamy do namoczenia. Być może używano innych zbóż, takich jak pszenica płaskórka, ale najpowszechniejszym był jęczmień. W drugim dniu sprawy zaczynają się rozwijać, ponieważ mamy już na tapecie dwa składniki, z których jeden jest owiany tajemnicą. Nazywa się bapir i prawdopodobnie jest to jakiś rodzaj chleba, tudzież ciasta z rodzynkami. Choć niektóre tłumaczenia opowiadają się za tym, że jednak był to chleb prawdopodobnie podwójnie pieczony i był bardzo twardy. Jest to wersja na zakwasie. Prawdopodobnie w ten sposób są wprowadzane drożdże do piwa.
Być może używano innych drożdży, ale te drożdże działały tak długo, jak było to potrzebne. W sumie tego chleba lub ciasta do piwa raczej się nie piekło, gdyż zginęłyby wszystkie drożdże, więc chleb był po prostu suszony na słońcu, a nie wypiekany. Podobnie pozyskiwano drożdże o specjalnym smaku w Korei, gdzie też ich używano od tysięcy lat do produkcji napojów alkoholowych. Tak więc idąc tą drogą będziemy potrzebowali 1,5 szklanki lub 210 g mąki jęczmiennej, 340 g zakwasu i około 0,5 szklanki lub 120 ml wody. Kiedy nie mamy zakwasu, można użyć 3 szklanek mąki, 1 szklanki wody i około łyżki stołowej drożdży. Następnie wszystko należy razem wymieszać i dobrze ugniatać przez około 5 minut, przykryć i pozostawić do wyrośnięcia na cały dzień. Również drugiego dnia odsączyć jęczmień, który moczyło się poprzedniej nocy, a następnie włożyć go do gazy. Później trzeba zawiesić tą gazę w słoiku lub jakimś naczyniu, tak żeby nie dotykała dna. Na dno można wylać troszeczkę wody, ale ogólnie trzeba pilnować, żeby w środku była wilgoć, więc można gazę spryskiwać zraszaczem kilka razy dziennie. Chodzi o to, żeby jęczmień zaczął kiełkować. Zazwyczaj dzieje się tak po kilku dniach. Kiedy to nastąpi, przechodzimy do naszego papiru. Trzeci dzień to formowanie bochenka ciasta lub chleba. Formujemy i zostawiamy trzeciego dnia na noc. Czwartego dnia poprawiamy formę i wkładamy ją do nagrzanego piekarnika na 150 stopni na 10 minut. Ma się zrobić na zewnątrz naszego papiru skorupa. Skręcamy piekarnik na około 100 stopni i trzymamy bochen jeszcze przez minutę. Zmniejszamy temperaturę do 80 stopni, aby papier się dosuszył. 2 minuty wystarczą. Nie można dopuścić, aby miękkiż osiągnął temperaturę bliską 100 stopni po wypieku skórki, gdyż drożdże zginą. Pamiętać należy, że papier ma być raczej wysuszony niż upieczony. Kiedy sprawę z papirem mamy załatwioną, teraz czas na zajęcie się jęczmieniem. Więc czwartego dnia ustawiamy piekarnik na około 93 stopnie Celsjusza, a następnie wkładamy jęczmień na blachę do pieczenia i wstawiamy do piekarnika na 2 do 3 godzin. Ziarno powinno się ładnie zarumienić i zacząć wydawać cudowny orzechowy aromat. Następnie wyjmujemy jęczmień z piekarnika i pozwalamy mu dalej wyschnąć. Nie wiemy, czy to ważne, ale w tym miejscu hymn do Ninkasi mówi, że powinno się mieć psa, aby pilnował naszego jęczmienia od potencjalnego zagrożenia w formie kradziejstwa. Chodzi o to, że zapach jest tak nęcący, że często taki dosychający jęczmień padał łupem złodziejaszka. Piąty dzień produkcji to czas, w którym wszystko się łączy. To wielki rytuał, bo od tego zależy, jakiego gatunku powstanie nasze sumeryjskie piwo sprzed 4000 lat. Tak więc przesuszony jęczmień miażdżymy na proszek. Można to zrobić mechanicznie. Następnie wlewamy trochę wody na zmiażdżone ziarno i pozwalamy mu nasiąkać jeszcze przez kilka godzin. W międzyczasie rozbijamy swój papir i pozostawiamy jego kawałki jeszcze do wyschnięcia przez te kilka godzin. Następnie dodajemy papir do dużego słoja i wlewamy zacier jęczmienny wraz z dowolnymi aromatami, których można użyć. Sumerowie mieli dostęp do wszelkiego rodzaju ziół i przypraw, takich jak jagody jałowca, kminek, koper włoski, granaty, ale można użyć też kardamonu i kolendry. A czemu nie? Do piwa sumeryjskiego dodawano również syropu daktylowego. Do naszego przepisu będzie to jakieś 120 ml. Syrop daktylowy zamieniony może być na syrop klonowy, ale piwo już będzie traciło swój mezopotamski smak. Dodanie syropu daktylowego lub miodu daktylowego miało na celu wprowadzenie cukrów, które miały pomóc w produkcji alkoholu. Podania głoszą, że nawet bóg Enki używał syropu daktylowego do produkcji swojego piwa. W pojemnikach kukuru, które sprawiają, że piwo jest dobre, mieszał zacier piwny. Dodając syropu daktylowego do jego smaku, uczynił je mocnym. Najwyraźniej pomogło to również uczynić je słodkim, co wydaje się być preferowanym sposobem picia piwa, zwłaszcza jeśli się jest, no powiedzmy, bogiem. Jak głoszą tabliczki,
Pili słodkie piwo, lubili słodkie piwo. Kiedy wypili słodkie wino i delektowali się słodkim piwem, wszczynali kłótnię o pola uprawne. Debata zazwyczaj zaczynała się w jadalni. Może w trakcie łączenia składników pojawić się też u nas zmartwienie, że drożdże w naszym papirze nie wystarczą, że coś nie zadziała. Spokojnie, jest wyjście awaryjne. Możemy dodać trochę drożdży, nawet jest to raczej wskazane. W sumie dobrze by było, gdyby były to drożdże naturalne, czyli dzikie, które znajdują się na winogronach lub rodzynkach. Ale jeśli takich nie ma, mogą być to skórki od jabłek, a w ostateczności drożdże suszone. Łyżeczka lub dwie. Teraz dodajemy przygotowaną wodę. Dobrze mieszamy i przykrywamy gazą. Zanosimy do ciemnego pomieszczenia na 2-3 dni, aby nasza bogini Ninkasi mogła zadziałać swoją magią na produkujący się nasz złocisty napój. Wiedząc, że w wodzie tkwi sekret ważenia piwa, można jej nadać odpowiednie wibracje, intonując podczas pracy jakieś melodyjne modły lub odtworzyć jakąś dobrą, klasyczną muzykę Mozarta o częstotliwości 432 Hz. Woda to zapamięta. Taki zbiór muzyczny jest na kanale, który polecamy swoim widzom. Kanał nazywa się Music Box for You. Na długo, zanim mieszkańcy Mezopotamii zaczęli pić piwo, to było ono tylko napojem ich bogów. W Enuma Elish, czyli opowieści o stworzeniu przed walką z Tiamat, matką smoków i wyzwolicielką potworów, ci bogowie, którzy poparli Marduka jako swojego orędownika, rozmawiali i zasiadali do uczty. Jedli zboże z pola i pili z winorośli. Pozwolili słodkiemu piwu sączyć się przez słomki, dobrze się po nim czuli. Stali się beztroscy, ich duchy podnosiły się i zdecydowali o przeznaczeniu Marduka, swojego czempiona. Więc nie tylko skierowali Marduka na ścieżkę pokonania Tiamat i tym samym stworzenia świata, jaki dziś znamy, ale obalili także mit, że starożytne piwa nie zawierały wystarczającej ilości alkoholu, aby się, no powiedzmy, upić. Lekcja, której dobrze nauczył się Enkidu, dziki człowiek z eposu o Gilgameszu, który nigdy nie pił piwa. Postawili przed nim jedzenie, postawili przed nim piwo. Enkidu nie wiedział nic o jedzeniu chleba i piciu piwa, którego go nie nauczono. Ale mówili do niego, jedz chleb i pij piwo, to cywilizowana rzecz, taki nasz zwyczaj. Więc zjadł chleb i wypił piwo. Pełne 7 dzbanów. I stał się ekspansywny i zaczął śpiewać. Jego serce rosło, stał się wesoły, jego twarz się rozjaśniła. Epos nie omawia późniejszego kaca, chociaż istnieją mity o przestrodze przed piciem zbyt dużej ilości piwa. Taką przestrogą jest historia Innany i Enki. Enki był ojcem Ninkasi, naszej piwnej bogini. Był sumeryjskim bogiem wielu rzeczy, m.in. magii, kunsztu, uzdrawiania, męskości, mądrości i oszustwa. Walor oszustwa prawdopodobnie odziedziczyła po Enki i jego inna z córek, Inanna. Pewnej nocy Enki i Inanna siedzieli razem popijając trunki i śmiejąc się wesoło. Picie, no i trochę śmiechu. Jak mówią tablice. Więc doszło do tego, że Enki i Inanna pili razem piwo w Abzu. Brązowe naczynia Aga były wypełnione po brzegi i obaj rozpoczęli rywalizację, picie z miedzianych naczyń Urak. Co dzieje się dalej, nie do końca wiadomo, bo tablica ma zatarte linie pisma. Ale wydaje się, że zawody w piciu nie poszły po myśli Enki. Upił się tak, że pod namową Inanny daje jej wszystkie moce cywilizacji. Dam je świętej Inannie, moja córko. Otrzymałaś bohaterstwo, moc, niegodziwość, sprawiedliwość, plądrowanie miast, radowanie się lamentami. I to ciągnie się przez dziesiątki linijek, gdy daje jej coraz więcej tych darów cywilizacji. Wszystko. Od rozpalenia ognia po muzykę, obróbkę metalu, obróbkę skóry, do stanu ruchu i stanu bezruchu. On dał jej absolutnie wszystko. A potem ona odchodzi, a Enki powoli zaczyna trzeźwieć.
Ponieważ skutki piwa ustąpiły od ojca, Enki, który pił piwo i rozmawiał z ministrem Isimudem. Isimudzie, mój ministrze, moje słodkie imię niebios, gdzie jest szlachetne berło, laska i oszust, szlachetna szata, pasterstwo, królestwo? Mój pan dał je swojej córce. Zrobiliśmy rzeczy, które my żałujemy, kiedy wypiliśmy za dużo piwa. Enki chce odzyskać to, co dał córce, ale mu nie idzie to zbyt dobrze, więc wysyła potwory do niej, a ona je odpiera. I tak mówi, że podzieli się teraz tymi wszystkimi prezentami od ojca z miastem Uruk. Cóż, prawdopodobnie Enki nauczył się, co znaczy nie pić za dużo piwa. Ale mimo to starożytni Sumerowie byli wielkimi fanami tego trunku. Piwo lub kaś w języku sumeryjskim pojawia się w niektórych z najwcześniejszych znanych pism protoklinowych około 3000 lat przed naszą erą. Najciekawsze jest to, że większość tablic nie mówi o starożytnych wielkich królach ani najwybitniejszych umysłach tamtych czasów. Nie, na tabliczkach sprzed 3000 lat znajdujemy rachunki za piwo. Kto dostał piwo, jakie dostał piwo, ile dostał piwa, jakie to było piwo. Piwo jest równie przedmiotem kilku przepisów w kodeksie Hammurabiego, w szczególności piwa sprzedawanego w tawernach. Jak czytamy, jeśli karczmarz odmówi przyjęcia zboża jako zapłaty za piwo, a przyjmie tylko srebro, obniżając w ten sposób wartość piwa w stosunku do wartości zboża, oskarżą i skażą tę tawernę, a opiekuna wrzucą do wody. Cóż, wydaje się to sprawiedliwe. To zboże jest prawnym środkiem płatniczym, tak więc trzeba to było zaakceptować. I nie tylko zboże było używane do zapłaty, ale też samo piwo było środkiem płatniczym. Wczesne zapisy pokazują, że było ono podawane pracownikom jako część ich dziennej pensji. A to piwo podczas picia w pracy było prawdopodobnie na samym końcu spektrum alkoholowego, ale były też mocniejsze piwa, które pijano podczas spotkań towarzyskich. Pito je na wspólnych ucztach z dużych garnków przez długie trzcinowe złomki, często do punktu upojenia alkoholowego. Tak więc piwo to musiało być mocne, czyli było dobrym piwem, a raczej bardzo dobrym piwem. I to ono było przedstawiane na tablicach wśród starożytnych uniesień erotycznych. Teraz podobna sztuka przedstawia picie piwa prawdopodobnie w tawernach, gdzie najstarszy zawód świata uprawiany przez panie był dość powszechnym zajęciem. Ale piwo pito też w domu. W rzeczywistości było nawet ważone w domu. Częścią posagu kobiety były często jedne z najlepszych naczyń do ważenia piwa, jakie mogła zapewnić jej rodzina. A niektóre z tych naczyń są tematem piosenki o piciu sprzed 4000 lat. Jak brzmi tekst? Kać gakul, kać gakul, kać gakul, kać lam siarę. Kać gakul, która uszczęśliwia wątrobę, kać lam siarę, która raduje serce. Kać ugur bal, armatura w domu, słoik sagub, który jest wypełniony piwem. Słoik am-am, który zawiera piwo z kadzi lam siarę. Piękne naczynia są gotowe na swoich podstawkach pod garnki. Bardzo ciekawy tekst, który może wbić się w głowę, o ile jest sprawnie ułożony w melodię. Szkoda, że nie można usłyszeć, jak ta piosenka brzmiała 4000 lat temu. Kto wie, może ojciec Ernetti słyszał ją za pomocą swojego chronowizora? Piosenka kończy się prawdziwą odą o prawdziwie oddanej miłości starożytnych ludzi do piwa. Kiedy kręcę się wokół jeziora piwa, czując się cudownie, pijąc piwo w błogim nastroju, pijąc alkohol i czując się podekscytowany z radością w sercu i z zadowoloną wątrobą, moje serce jest sercem wypełnionym radością. Z pewnością 7 dnia każdy będzie gotowy napełnić swoje serce radością, no i oczywiście wątrobę, kiedy się golnie trochę tego sumeryjskiego naszego piwa. Wiadomo, że niektóre gatunki piwa były filtrowane. Można to zrobić ze swoim piwem. Zastanawiające są tutaj też słomki przy spożywaniu tego trunku. Zapewne chodziło o to, żeby pozostawić w naczyniu drobne cząsteczki, które pływały po wierzchu.
piwo powinno być lekko musujące, nie tak jak dzisiaj. Bąbelki gazu powinny być leciuteńkie i delikatne w muskaniu naszego podniebienia. I oto jesteśmy ze starożytnym sumeryjskim piwem, które powstawało 4000 lat temu, sam na sam. Powinno mieć lekki, orzechowy smak. Dla niektórych smakoszy piwo jest lekko kwaskowe, ale widać to zależy od systemu produkcji, użytych dodatków, no i walorów smakowych samego smakosza. W sumie, jeżeli chodzi o kwasowość, to nie powinno być bardziej kwaśne od piwa Hefeweizen, czyli pszenicznego piwa drożdżowego. Ilość alkoholu jest niezbyt duża. Ci, którzy chcą go mieć więcej, niech pozostawią piwo sumeryjskie na kilka dni dłużej, na przykład 2 lub 3 w fermentacji. Całość domowej produkcji należy potraktować w formie dobrej zabawy lub piwowarskiego eksperymentu sprzed 4000 lat. Choć być może znajdą się tacy miłośnicy sumeryjskiego piwa, że udoskonalą swoją procedurę ważenia, mam nadzieję, że podzielą się tym z nami. Patrząc na ten przepis, ma się wrażenie, że niczym nie ustępuje od produkcji popularnych kwasów chlebowych, tudzież naszych słowiańskich podpiwków. Ale jednak warto zrobić sobie w domu piwo, którego przepis ma aż 4000 lat i jest kontrolowany przez samą boginię Ninkasi.